nie wolno napisać przepisu. W zgodzie z konstytucją nie da się wręcz napisać takiego przepisu, który mówi, że pojawi się przepis o ograniczeniu w dostępie do informacji publicznej, że nie udostępnia się dokumentu wewnętrznego. No nie. Ja zwracam uwagę, że jednym z podstawowych takich kłamstw na temat prawa obcego, bo bardzo często lubimy argumentować, że inni przecież tak mają. Przecież to był, jakże te argumenty potrafią być obłudne, pokazują kolejne zmiany w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Taka koncepcja pick and choose. Wybierz sobie jeden brakujący fragment układanki z obcego obrazka i powiedz, no przecież to jest prawie tak samo, jak chcemy zrobić tutaj. My nie możemy napisać, że nie udostępnia się dokumentów wewnętrznych. My musimy pokazać bardzo precyzyjnie w ustawach, jakie ewentualnie zagrożenia miałyby się wiązać z udostępnieniem takiego dokumentu. I no przecież w obcych porządkach prawnych tych wyjątków wydawać by się mogło, że jest ich znacznie więcej niż u nas, ale one prowadzą do ciekawego paradoksu. Mimo większej liczby ograniczeń w prawie do informacji, ale szczegółowych, bardzo precyzyjnych, ta jawność i ten dostęp do informacji jest łatwiejszy. Więc w pierwszej kolejności ja bym polecał jeżeli taka debata się pojawi, to oczekiwać również wysokiego standardu od pomysłodawców. Czyli jeżeli twierdzisz, że ma nie być dostępu do dokumentów wewnętrznych, to powiedz dlaczego. Z jaką kategorią chronionego interesu publicznego łączy się to na poziomie artykułu 61 ust. 3? Że nie wolno powiedzieć w zgodzie z konstytucją, że nie udostępnia się określonej informacji od tak, nie bo nie. Tak nie wolno. Trzeba pokazać, jaki konstytucyjny stan zagrożenia zostaje wywołany przez udostępnienie tego typu informacji. Kiedy ja zmuszam swoich interlokutorów, żeby mi pokazali, dlaczego oni nie chcieliby udostępnić danej informacji, to rozkładanie tej ich argumentacji na czynniki pierwsze bardzo często prowadzi do pustki, do braku argumentów. Ono wyczerpuje się bardzo często w takiej emocjonalnej niechęci, tylko wobec tego faktu, że ktoś przygląda się mojej pracy. Ale jeżeli ty czujesz niechęć, jeżeli ja miałbym na przykład jako profesor Uniwersytetu Wrocławskiego czuć niechęć, że wobec tego, że ktoś sprawdza, czy odbywam regularnie dyżury, wykłady, ćwiczenia i tak dalej, i mentalnie traktuję tą przestrzeń jako moją prywatną, a nie publiczną, finansowaną z pieniędzy podatnika, to chyba ja się nie nadaję do tej pracy.